stanowisko numer 14. Korner Strożykiewicz, Wolodia Romaniw, Adrian Zgórski, 113-85. Wiąże ci na szyi? Nie. Powiedzcie, to fajnie było, nie? Tak, ciężko, elegancko, fajnie. Kurwa, rozklejałem się u was czasami, masakra. Było po prostu rzeźnie. Jak, super impreza, fajna. Jak tam się podobało w Polsce na zawodach? Fajnie. Kulturalnie, nie? Muszę przyjechać jeszcze na drugi rok. No musisz mam właśnie. Mam już licencję. To masz właśnie licencję i się nie wymigasz, nie? Kurde, dziękuję wam bardzo. Nie wiem, co powiedzieć więcej, bo to w ogóle nie ma sensu, nie? Adrian, sytuacja losowa trochę się, kurczę, wiesz, pokomplikowało, ale przyjechałeś. Fajnie, z końca zresztą. Nie, ja ci powiem, Adrian, bardzo się cieszę, że się zdecydowałeś przyjechać, bo już byłem taki zły i nawet nie umiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze, nie? Ale ty podjąłeś decyzję i ona jest dobra dla ciebie i teraz też zaczynam wierzyć to, że też w moim obowiązku, można się poddawać, trzeba zapierniczać do przodu, ale żeś się zapierniczali. Ty, jak ostatnio to w sumie ostatnio po południu, bo ja, wiesz, możemy wszystkich próbować oszukać, nie? Możemy wszystkich próbować oszukać, ale ja naprawdę wam niczego nie mówiłem. Tak, jeszcze dzisiaj zagrałem, nie? Przyszedłem rano i nic. Zagrał. Nie, ale wierz mi, że się tej nocy naprawdę wyspaliśmy. Bo połapaliśmy dobę wcześniej te ryby, które dały nam jakąś przewagę nad tymi miejscami do tyłu, no i spaliśmy w miarę spokojnie. Było pytanie, czy tam coś zbroją, czy nie. Nie, ale spaliśmy spokojnie. Tutaj bardziej chodziło o wejście na drugie niż o utrzymanie trzeciego, bo to raczej było niemożliwe, tym bardziej, że widać było na wodzie, że po prostu się mało dzieje. Nie? Mała aktywność ryby. Tutaj pan prezes chce wam pogratulować chyba przy mojej kamerce. Dziękujemy za fajne zawody. Ten młody jest obiecujący. Ja go znam już 10 lat. Tego poznałem niedawno, ale jest dobry. Dzięki. Dobra, panowie. To co? Łapy prezes do Dadera, nie? Tak.